Przewrotny jest serce i niewierny człowieka. Pewnego dnia pojechałam do lasu na spacer i po prostu powiedziałam, że odchodzę. Boże, nie jestem w stanie zaprzeczyć, że ciebie nie ma, ale nie chcę tego. Ja się spodziewałam czegoś innego. Nie wiem, kim jesteś, nie znam cię, ale jeżeli jesteś i cię chociaż odrobinę interesuje moje życie i to, gdzie jestem, to zrób coś z moim życiem, to mnie stąd wyciągnij, postaw gdzie indziej zupełnie. Wezmę sprawę w swoje ręce, to wtedy się zadzieje. I paradoksalnie się zadziało. Przewrotne jest serce i niewierne człowieka. Odkąd pamiętam, w zasadzie zawsze byłam na nie. Byłam zbuntowana i nie godziłam się na zastany porządek. Trochę się zaczęłam zatracać i wszystkie pierwsze doświadczenia z narkotykami, z alkoholem i z jakimiś ucieczkami z domu. To właśnie przypadło na dosyć trochę młody mój wiek. Starałam się mieć wszystko pod kontrolą i starałam się, wierzyłam w siebie i w to, co jestem w stanie ze swoim życiem zrobić. Tak naprawdę zależy to ode mnie. Bardzo lubiłam zawsze muzykę i chyba szukając tego innego, tak zżywałyśmy się obie i poznawały. Dużo wtedy śpiewałam, dużo miałam różnych zespołów. Odnajdywałam gdzieś w śpiewaniu o czymś, co jest idealne, piękne, taki spokój dla tej zbuntowanej mojej duszy. Po przyjeździe do Warszawy tak bardzo nie chciałam być sobą, tak bardzo mi było źle z samą sobą, z tym, co reprezentuję, że wiecznie jestem niewystarczająca, wiecznie słyszałam, okej, to nawet czysto śpiewasz, ale nawet fajna z ciebie dziewczyna, no ale jakoś nigdy nie słyszałam tego, jest okej, po prostu, kropka. Pamiętam, że po pierwszym roku moim pobycie w Warszawie, kiedy załamana pojechałam do domu i postanowiłam już tutaj więcej nie wracać, coś się we mnie obudziło, że przecież muszę walczyć. W sumie po kilku latach doprowadziło mnie to do Sylwestra 98-99, kiedy uciekłam z jakiejś tam wspólnej imprezy i stanęłam na balkonie mojego wynajmowanego mieszkania i chciałam się zabić po prostu. I z tej bezsilności, że nie mogę tego zrobić i z tego, że tak bardzo nie chcę już tutaj być, leżałam na podłodze i wrzeszczałam, że nie wiem, kim jesteś, nie znam cię, ale jeżeli jesteś i cię chociaż odrobinę interesuje moje życie i to, gdzie jestem, to zrób coś z moim życiem, to mnie stąd wyciągnij, postaw gdzie indziej zupełnie. I to było niesamowite, bo kilka dni później, kiedy wróciłam po tej przerwie świątecznej i na uniwersytet, gdzie wówczas studiowałam, na ulicy spotkała mnie dziewczyna i powiedziała: słuchaj, chciałabym cię zaprosić na jakieś spotkanie chrześcijańskie. Kompletnie nie wiedziałam, z czym to się wiąże, ale powiedziałam okej. I to było nieprawdopodobne, bo z dziewczyną, którą spotkałam na ulicy, spędziłam ponad 2 godziny na po prostu zwykłych rozmowach o życiu w jednej z jakichś takich kawiarni na Świętokrzyskiej. I wiedziałam jedno, że ta dziewczyna ma coś, czego ja całe życie szukam i kompletnie nie wiedziałam, skąd to wynika. Później, kiedy się spotkałyśmy drugim razem, zapytałam ją o to i powiedziałam jej o tym, że jest Bóg, który kocha, który akceptuje. I wiedziałam, że znalazłam Boga, który przez całe życie gdzieś pukał do moich drzwi. W zasadzie tutaj ta historia mogłaby się już skończyć, no ale niestety, Biblia też mówi, że przewrotne jest serce i niewierne człowieka. I wydawało mi się, że biorąc sprawy w swoje ręce, stało się to, o czym marzyłam. Zaczęłam więcej śpiewać, zaczęłam robić prawdziwą karierę w showbiznesie. Zaczęły się koncerty, niekończące się trasy. Poznałam faceta, wyszłam za niego za mąż, urodziłam 2 dzieci. Żyliśmy bardzo wygodnie w ogromnym domu, koncertując i spotykając się z fanami, opowiadając o tym, jak to jest cudownie i wspaniale, bo przecież mamy wielki dom i dużo pieniędzy i karierę i akceptację tego, czego ja szukałam. No właśnie, ale ta dziura gdzieś pozostała nadal, chyba tylko była głębiej schowana i ta świadomość tego, że wiem, że Bóg jest i patrzy na mnie, patrzy na każdy dzień, jak go ranię, jak przeklinam, jak nie szanuję mojego męża, nie szanuję tego, co mam, jak jestem
zła i zagniewana na wszystkich, którzy na mnie spoglądają, bo mnie jakoś się rozpoznawają, na tych wszystkich dziennikarzy, którzy zaczęli różne artykuły na mój temat i na temat mojej rodziny pisać. I ta złość, która była, która osiągała rozmiary po prostu ogromne, nie do ogarnięcia, pożerała mnie i pożerała moją relację w domu, moją relację z dziećmi. I ta pustka, która z każdym rokiem pokazywała mi, jak daleko jestem, uświadamiała mi to, co miałam, będąc z Bogiem. Po 6 latach moje małżeństwo się rozpadło i to znowu była moja decyzja, no bo przecież ja zawsze lubię mieć wszystko pod swoją kontrolą, tak? Ja zawsze muszę być pierwsza w swoim życiu i to moje plany mają się ziścić, a nie czyjeś inne, bo przecież ja mam na to taki świetny pomysł. Po raz kolejny okazało się, że to nieprawda, bo moje małżeństwo się rozpadło, ponieważ pracowałam razem z mężem, również straciłam pracę, czy też pozycję w showbiznesie, jakkolwiek to nazwać. No i znowu stałam z pustymi rękoma, tyle że z moimi córkami i z bagażem potwornych doświadczeń, takich duchowych. Bo wiedziałam, że te rany, które teraz gdzieś, których doznała dusza, są wiele głębsze niż zanim poznałam Jezusa. I przez zupełny przypadek przyszłam na spotkanie kiedyś na prośbę mojego znajomego i spotkałam tam ludzi z mojego byłego kościoła, ludzi, którzy zaczęli mi opowiadać, że ja w 2007 od czerwca do sierpnia się o ciebie modliłam, a ty mi się śniłaś, a ja się w tych latach o ciebie modliłam. I nagle jak to wszystko zebrałam, to się okazało, że każdego dnia przez te 8 lat ktoś się modlił o mnie, o mój powrót, o złamanie mojego dumnego serca, tego, któremu się wydaje, że zawsze ma rację. I byłam zmiażdżona akceptacją Boga, wyciągnięciem rąk. Ja nie miałam odwagi nawet spojrzeć w niebo, w górę, a on miał odwagę i wyciągnąć ręce i przytulić i uleczyć coś, co mi się wydawało, że już nigdy w życiu nie zostanie uleczone, bo po prostu poszłam za daleko. Bóg, pomimo tego, jak w jakich okolicznościach, w jaki sposób go zostawiłam, w jaki sposób zaprzeczyłam tego, że jest dobry i naprawdę akceptuje mnie i on ma plany na moje życie i najlepsze, takie, które przyniosą spełnienie i wypełnienie tej pustki w każdej dziedzinie. Wtedy tak naprawdę zrozumiałam, że Bóg naprawdę jest zainteresowany mną. Po prostu i użyje wszystkich i wszelkich możliwych środków, żeby dotrzeć do mnie i żeby wykorzystać ten moment, kiedy się do Niego zwrócę. Teraz jestem nadal mamą. Moje córki rosną. Mam wspaniałego męża, który mnie kocha, który mnie szanuje, który wierzy we mnie. Oboje wierzymy Bogu, że to On jest pierwszy i też pierwszy w naszej rodzinie. I co jest cudowne, mając właśnie dzieci, uczę się i cieszę się z tego, że mogę im pokazywać prawdziwego Boga, takim, jak On jest, Bogiem drugiej, trzeciej, piątej szansy. On nigdy na nas nie stawia krzyżyka, nigdy się nie poddaje i nigdy nie przestaje nas kochać, nawet na minutę. To było niesamowite. Bóg stworzył nową mnie i dał mi nowe życie. Nazywam się Ania Żeńca i jestem druga.